takim razie do kogo należały te działki wcześniej? O, proszę, jaki to numer? 2365 przez 4 i przez 5. 2300 jest. Wimmelmann. Abraham. Yitzhak. Akiva. Syn Reb Abrahama. Wimmelmann. Nowak? Stanisław Nowak. Nowak. 2601 przez 6. 'Szymeon, syn Beniamina z Eliga błogosławionej pamięci, Hirschbein. Zajęli majątki po Żydach. Wszyscy. No, co pan chce? Niemcy nie mogli ich zająć, a zwrócić, jakby na to nie patrzeć. Nie bardzo było komu. Pali się, Józek! Pali się! Znaleźli ich w końcu. Niebożęta. Może ich by pochowali na tym cmentarzu, co zrobili. Pochowamy ich, matko. W starej Gajówce żyjecie? A, Bóg pozwolił. Widzieliście, co tu się stało? Wszyscy widzieli. Zapędzili ich do chałupy kalinów i podpalili. Śmiali się. Wódkę pili. To za śmierć Pana Jezusa wołali. A tam w środku małe dzieci tak płakały. Tak płakały. A potem tylko cisza była i umieranie. Żołnierze krzyczeli, że to za Jezusa? I wódkę pili? Żołnierze tak robili? Ja tu żadnych żołnierzy nie było. Dzieci te najmniejsze to matki na dwór wyrzucały do uratowania. I oni je widłami z powrotem do ognia. Boże, zmiłuj się. Przecież to dzieci były. Jak żołnierzy nie było? Czarne mundury mogli mieć, nie zielone. Czarne, z trupimi główkami na czapkach. Posłuchajcie, matko. Nie widzieliście Niemców w zielonych mundurach, bo mogli mieć czarne. Te z trupimi główkami to we dwóch autem przyjechali. Dzień nazad rozmawiali z Ołtysem, znaczy z Malinowskim i pojechali skąd przyszli. A Niemców to tu żadnych nie było. Jak Niemców nie było? To kto ich zapędził do chałupy i spalił? Wszyscy pędzili. Cała wieś. Wszyscy? Jak wszyscy? Ogień to Malinowski podłożył sam. Jeszcze z jednym. Widzieliście to? Matko! Na własne oczy widzieliście? Byliście tutaj, czy wam drudzy mówili?
tam stała i płakała, żeby ich puścić. To mnie ten drugi uderzył w głowę, aż się krwią zalało i powiedział, jak ci ich żal, stara kurwo, to do ognia pójdziesz razem z nimi. A ja się tak bała. Ja chciała żyć, ale one też życi. Po co żeś na przyszli? Odkopaliśmy kości Żydów w naszej starej chałupie. A mnie co do tego? Mówią, że to wyście ich podpalili. A mało to ludzie mówią. Mnie nic do tego. A syn to gdzie? Sam jestem. I ty, Kalina, winieneś być sam. Ty sam i ja sam. Brata mojego nie poznajecie? Z Ameryki przyjechał. Brat to brat. Może być brat, ale naszym dzieciom nic do tego. To kto ich podpalił, jak nie wy? Łotem i garaż nie ma co. Przez 60 lat nikt nic nie mówił, a teraz im się pochówek należy. Może i nie chrześcijanie, ale każdy jeden człowiek ma prawo do grobu, a nie jak kości bydląc rzeźni. A życia im nie przywrócisz? A nieboszczykowi wszystko jedno, gdzie leży. Nie macie racji. Dzieciom ich nie wszystko jedno, gdzie ojce leżą. A dzieci tam razem z niemy. Kto ich podpalił, jak nie wy? Jak to kto? Niemcy! Mało to Niemcy narodu wyniesili? Mało? Niemców tam żadnych nie było. Dzień nazad do was we dwóch oficerowie przyjechali autem i wam pozwolili mordować. Dwóch z SS. A wy już nazajutrz żeście zapędzili wszystkich do naszej chałupy i spalili. Ja sam? Zapędziłem 120 chłopa do chałupy. Ja sam! Bajki pieprzyta Kaliny. Bajki! Wszyscy we wsi pomagali, ale wy żeście sam ogień podłożyli. Bajdy i nic więcej. Gadać każdy może. Majdowski, ile macie lat? Tak po 90. Może jutro umierać przyjdzie? Może i dziś. A więc gadajcie jak na ostatniej spowiedzi. Samemu ogień podłożyliście? Aha! Myślę, że się śmierci boję! Ten się śmierci nie boi. Co śmierć widział jak normalną rzecz. Co wie, że psa zabić, a sąsiada to jedno. Ja sąsiadów nie zabijałem. Nie opowiadaj, jak nie wiesz. Ja sąsiadów nie zabijałem. No sąsiadów nie. Ale Żydków żeście zabili. Mówcie prawdę. Hardy jesteś, Kalina. Oj, hardy. Prawdę chcesz znać. A wiesz, ty się tą prawdą nie udławisz? Wiesz, jak nas powiedzieć chcesz gadać, to ci powiem. Łodzień był podłożony z dwóch stron na raz. I to wasz ojciec go podkładał. Wasz ojciec Kalina Stanisław go podkładał. To mówię jak na spowiedzi. Zakoptaj tam nazad. Niech sobie tam leżą. Urzesz. Urzesz, stary! Józek, zostaw! Prawda w oczy, kole! Józek, zostaw! Znikaj! Skurwysynu! Ty tam byłeś w mojej karcie? Czy ja? Twój ojciec Żydów piłą rżnął i kopał po gościeńcu głowę tej halszki mięcowej, bo go do siebie przed wojną nie chciała dopuścić. To ją gonił po gościeńcu i potem za włosy i o ziemię. Za włosy i o gościeniec. Za włosy. A ona tylko mamę, mamę. A on ją o gościeniec, o gościeniec, o gościeniec. To jej łeb urżnął. Taką prawdę chcesz ludziom mówić? No taką chcesz? Ja jako świadek zaświadczę. Chcesz, skurwysynu? No. To na mnie ręki nie podnoś. Dowiedzą się o tym w gazetach, urzędach. Zrobi się szum na cały kraj. Zrobi się szum na cały świat. Ja znam Żydów w Chicago. Oni nie odpuszczą. Jeszcze w 20. pokoleniu będą mówić o naszej wsi, o Malinowskim, o naszym ojcu. I takie jest ich prawo. A nasza nadzieja, że takich jak nasz ojciec więcej nie będzie. I daj Boże, daj Boże. Pochowamy ich tam, gdzie żeśmy ich znaleźli w nocy. Co? Nikt się nie dowie. My wiemy. I umrzemy z tą wiedzą. Nie. Tak. Nie, Józek. Ja myślę, że świat to jedno wielkie królestwo. I my tego nie naprawimy. Ale wiesz co? Nie dołożymy do tego ręki. I to jest już dużo. Dosyć świństwa w naszej rodzinie do końca świata. Amen.
Uciekłeś od tego 20 lat temu. Wracaj do Ameryki, a nasze sprawy zostaw mnie. Jestem twoim bratem. Nie jesteś moim bratem. Wyrzekłem się ciebie, jak wyjechałeś. Ojciec cię wyklął. I nikt tu nawet twojego imienia nie wspominał przez te wszystkie lata. Tylko matka za tobą oczy wypłakiwała po kryjomu, bo bała się przyznać. Mój brat umarł. W 80. Władz mojego domu. Jestem twoim bratem. Bracie!